sukcesy na arenie, również międzynarodowej, ale nie mógł otrzymać nagrody, ponieważ nie zajął tych od 1 do 3, ale za to, że jest w kadrze, życzę mu jak największych sukcesów. I ostatnią osobą, wielkie brawa, która otrzyma stypendium z rąk burmistrzów, jest Krystian Biś. Zapraszamy. Pierwsze i trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski i powołanie do kadry narodowej. To były nagrody finansowe i stypendia. Jak co roku burmistrz Polic chce wyróżnić również osoby, które uprawiają, to co wcześniej powiedziałem, inne dyscypliny sportowe, gry drużynowe, nie mają tak znaczących sukcesów z różnych przyczyn, ale wiemy, że są naprawdę zdolne osoby w wielu stowarzyszeniach gminy Police, dlatego w dniu dzisiejszym chcemy ich nagrodzić. Zaczniemy od pana, my jesteśmy na ty, ale pana Arkadiusza Opolskiego. Zapraszam, Marek, cię tutaj do nas. Ja może tylko powiem. Przecież proszę, komisja, z komisji ktoś. Panie przewodniczący, no. Nagrody burmistrzu. No nie, no tam, ale to panie burmistrzu, Buścic burmistrz jest najbardziej znaczącym. Tak jest. Słuchajcie, Arkadiusz Opolski, 300,5 kg w wyciskaniu leżą. Słuchajcie, to zdjęcie zrobimy. Środek, jaki fajny chłopak. 300,5 kg, jest to bodajże drugi wynik w Polsce. Jedna osoba tylko podniesie więcej, także wielkie brawa. Mamy również wśród nas, powinna być mama z tego, co dobrze pamiętam, o ile dobrze pamiętam, mama Maji Skowron. Zapraszam. Maja Skowron, pływaczka, udział w Mistrzostwach Polski i nie tylko w zawodach różnej rangi. W dniu dzisiejszym otrzyma nagrodę rzeczową. Jeszcze 5 minut i potem potrzebujemy. Mamy również zawodników klubu sportowego Tanowia w Tanowie. Są to piłkarze, wśród nich są wyróżniający dwóch zawodników, a są to Karol Woźny i Kordian Patyk. Są z nami? Są. Są, zapraszamy. Najbardziej zdolni, z tego co pamiętam, we wniosku pracowici, sumienni, dlatego serdecznie gratulujemy. Proszę bardzo. Gratulujemy. Mamy również zawodników integracyjnego uczniowskiego klubu Kubackiego Wodnik, a są nimi Paweł Leśniewski, Czapla Kacper, Kurek Jakub i Mądrzyńska Wiktoria. Zapraszamy do nas serdecznie. Trzech panów. Są to członkowie kadry wojewódzkiej. A natomiast wszyscy oczywiście i Wiktoria biorą udział w zawodach rangi Mistrzostw Polski. Za to dzisiaj otrzymają nagrodę. Gratuluję. Nie zawsze mamy kontakt. Pływają, trenują na pływalni zespołu szkół w Policach. Kolejnym dość znaczącym klubem w Policach jest klub piłkarski Chemik Police. Mamy wyróżnionych wielu osób. Wyczytam. Szymon Rogowski, Szymon Woź, Mikołaj Trajkowski. Są to zawodnicy juniorów starszych. Mikołaj Trajkowski zadebiutował w pierwszym zespole. Dotknął raz piłkę i strzelił bramkę. Także to był jego debiut. Szymon Rogowski, Szymon Woś, obiecujący młodzi piłkarze. Zapraszam również do nas Daniela Kowalczyka i Jakuba Modzeleckiego. Są to zawodnicy juniorów młodszych. Mamy również zawodników, trampkarzy starszy, Jakub Przykutowski i Igor Kamiński. Zapraszam tutaj do nas. Wielkie brawa. Nagrodzimy również dwóch zawodników, Dariusza Figla i Adriana Fitznera. Są to trampkarze młodsi. Walczyli w tym roku awans do grupy wojewódzkiej najwyższej w tej kategorii wojewódzkiej. Także można powiedzieć, że to jest elita w tych rozgrywkach. I mamy również Grzegorza Kowalskiego. Niestety temu rocznikowi nie udało się
awansować do jej. Przegraliśmy dwa razy, ale sukces bardzo znaczący. Mamy również osoby, które nagrodzimy nagrodami rzeczowymi z klubu atletycznego, klubu sportowego Promień. Są to Jarosław Sikorski, Piotr Sikorski, Przemysław Tulik i Michał Grobecki. Są to osoby, które biorą udział w zawodach rangi mistrzostw Polski. Z mojej świetlicy to są. Grabula. Z klubu młodzieżowego. Gratuluję. Proszę bardzo. Gratuluję, daj. Gratuluję. Gratuluję ci również. Gratuluję. Proszę bardzo. Przejdziemy teraz do klubów, w których trenują głównie kobiety. Rozpoczniemy od Polskiego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej Chemik Police. Bardzo znaczące stowarzyszenie w Policach. Osoby, które otrzymają nagrody, to są reprezentantki i mistrzynie województwa zachodniopomorskiego, ale są również wśród nich reprezentantki Polski w kategorii kadetek. Zapraszamy Katarzynę Lemańską, Lidię Jarzębską, Laurę Rybowską oraz Oliwię Poreda, przepraszam, i Oliwię Bałuk. Zapraszamy tutaj do nas. Oliwia, dwie Oliwie, Poreda i Bałuk są reprezentantami Polski. Gratulacje. Ci, co biegają, to wiedzą, że nieraz ciężko za nimi ich dogonić, dążyć, tak jest. Często spotkamy się w lesie. Mówimy tutaj o zawodniczkach Wyzowskiego Klubu Lekarnicznego Ósemka. Wytrzymałość to ich podstawowa cecha. W dniu dzisiejszym nagrodzimy osoby, które biorą udział w mistrzostwach województwa i nie tylko, a są nimi Julia Komocka, Paulina Malicka, Julia Oberlan i Weronika Rabucka. Ci, którzy obserwują, bywają na szkolnej lidze biegów krajowych, wiedzą, jakie mają umiejętności. Gratuluję i dziękuję. Proszę bardzo. I wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Gratulacje. To wszystko. Zanim podsumujemy, zakończymy, poproszę panie burmistrzu o kilka słów. Dziękuję, że się przebili. Zawsze u schyłku roku szkolnego gromadzimy się, aby podsumować rok. Nie tylko sportowy, ale kulturalny, samorządowy, a wy jesteście dzisiaj młodymi sportowcami, którzy dokonali wielkich wyczynów w roku 2017. Dlatego spotykamy się, aby wam podziękować, pogratulować, no i wręczyć skromne upominki. Z okazji zbliżającego się roku życzę wam wesołych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego nowego roku, a w nowym roku jeszcze większych sukcesów niż dzisiaj. Gratuluję wam i wszystkiego dobrego. Słuchajcie, jak co roku, mamy oczywiście jeszcze chwilę czasu, proszę się częstować. Możemy zadać pytania do naszych sportowców, także jeżeli ktoś jest zainteresowany.